Cześć, chcemy odpowiedzieć na Wasze pytanie z wczoraj odnośnie tego, dlaczego i czy to jest normalne, że laser DeWalta świeci tak jak świeci i czy, że mruga, bo wczoraj pojawił się filmik na grupie, no i było rozważanie na ten temat i faktycznie widać to mruganie. Prawdopodobnie wszystkie lasery Wasze mają taki problem. Podobnie jest z przerwami w liniach, które tutaj możecie zobaczyć. Jesteśmy blisko, więc widać przerwy. Tu jest druga. No i wiadomo, one im dalej, tym się stają większe, bo żaden laser 360 nie jest w 100% 360. No bo te kopułki tu w tym miejscu, w którym mają swoje mocowanie, po prostu przerywają tą wiązkę lasera, więc to jest jakby normalne. Tak samo wszystkie refleksy świetlne, które powstają, był już osobny film na ten temat. Tak to wygląda. Zapraszam Was, niedługo będzie na kanale seria odnośnie laserów 3x360 i tam będę wyjaśniał pewne rzeczy, ale skąd się bierze mruganie? Mruganie bierze się z tego, że laser DeWalta pracuje z detektorem, ma taką opcję pracy z detektorem i on pracuje z tym detektorem cały czas. Czyli detektor wykrywa wiązkę lasera. Podniósł się zarzut też w komentarzach, że Bosch tak nie ma. Bosch tak nie ma z dwóch powodów. Po pierwsze, ma osobne sterowanie do pracy z odbiornikiem. Wtedy widać na pewno na filmie, że linia staje się ciemniejsza czy bledsza. Włącza się to. No i w Boschu tego mrugania tak nie widać, ale lasery różnych producentów, no tutaj akurat jeszcze ze sobą są kompatybilne, ale jak wyłączymy mruganie, no to już odbiornik nie widzi. W DeWalcie tego nie da się zrobić, no i po prostu stąd to wynika. Także też uważam, że nie trzeba się tym tak mocno przejmować, tylko po prostu wiadomo, wczorajszy film, który wrzuciliście w komentarzu, był nagrywany kompletnie w ciemności, a w ciemności wszystkie lasery wyglądają trochę inaczej. Te refleksy, na przykład to, tutaj też są refleksy w Boschu, zupełnie takie dziwne. Tutaj, jak mogę Cię prosić, tutaj też się przecinają linie, też się robią przerwy. To jest po prostu cecha tych produktów. No kurczę, też pamiętajcie, do czego one są. One są do pracy, do tego, żeby wyznaczać poziomy. Mają swoje unikatowe cechy. No, w DeWalcie delikatnie to mruganie widać. W Boschu tego nie widać, ale znowu linia jest słabsza wtedy. Także no kurczę, myślę, że z nimi wszystko w porządku. Jak się będzie pracowało w dzień, tam gdzie się te refleksy rozmyją, to mruganie też nie jest aż takie irytujące. Także myślę, że z Twoim laserem wszystko w porządku, tak jak i z każdym innym DeWaltem. No i cóż, tyle w temacie odpowiedzi na temat mrugania.